Przelew split payment, przelew podatkowy i przelew natychmiastowy. Dedykowane formatki. Wchodzimy w menu płatności Przelewy. W zakładce Krajowe znajdują się trzy formatki. Są one przygotowane po to, aby użytkownik, który chciałby wykonać płatność split payment, przelew podatkowy lub przelew natychmiastowy, nie musiał korzystać z przelewu krajowego i się przełączać, bo jest pewny, że chce od początku do końca wypełnić na przykład split payment. Przełącznik pokazuje nam: split payment jest zablokowany, właśnie w pozycji włączony. Wybieramy klienta, dla którego chcemy wykonać płatność metodą podzielonej płatności. Określamy kwotę płatności i określamy kwotę VAT, która jest obowiązkową wartością do zdefiniowania w tej płatności. Przykładowo wstawiamy taką kwotę. System oblicza kwotę netto po to, by osoby, które wprowadzają zobowiązanie na podstawie faktury, mogły sobie porównać, czy kwota netto na tej fakturze zgadza się z tym, co wprowadzamy na płatności. Ponieważ w metodzie split payment w rozliczeniu uczestniczy rachunek VAT, no to ten, który przynależy do rachunku wybranego do obciążenia, pojawia się tu. Pojawiają się też dostępne środki dla tego rachunku. Wprowadzamy numer faktury. Uzupełnia się identyfikator podatkowy kontrahenta, który został przypisany w kartotece. Tutaj pojawia się określony, ale dla przykładu wprowadźmy 10 piątek. Opis, tryb realizacji, numer referencyjny, elementy, które są możliwe do określenia, są też dostępne na tej formatce. Zatwierdzamy płatność. Płatność się zapisuje i podpisuje. W jednym kroku wykonane zostały dwie czynności. Wychodzimy z formatki przelewu w split payment. System po każdym zrealizowaniu płatności przekazuje komunikat, czy realizować kolejną płatność. Należy z tego wyjść. Jest jeszcze dogodna funkcjonalność, która mówi o tym, że jeżeli nie dokończymy wypełniania, na przykład wyjdziemy za pomocą opcji Wróć, to system zapamiętuje wprowadzone dane i, jeżeli wejdziemy w nią ponownie, to dane do momentu uzupełnienia będą dostępne na tej formatce. Można formularz ten wyczyścić. Można też wybrać opcję Anuluj. Wówczas jest pytanie, czy faktycznie wyrażamy zgodę na anulowanie płatności, której jeszcze nie skończyliśmy. Funkcjonalność jest dostępna we wszystkich formatkach płatnościowych. Przelew podatkowy. Dedykowana formatka, w której określamy rachunek do obciążenia i określamy symbol formularza płatności podatkowej. Jeżeli wybierzemy akcyzę, to system rozpozna, że ten typ płatności płacimy z rachunku Urzędu Skarbowego w Nowym Targu i ta walidacja i relacja zostaje zachowana. Jeżeli wybierzemy tylko zobowiązanie typu VAT, system nam podpowie, jakie symbole formularza płatności dla VAT są dostępne. Wybierzmy VAT 7. Możemy wkleić rachunek, mikrorachunek podatkowy. W przyszłości będą dodane funkcje, które zapiszą ten rachunek na poczet dalszych płatności Urzędu Skarbowego. Zdefiniujmy szablon, który zatrzyma i zapisze ten rachunek, mikrorachunek podatkowy. Określamy kwotę. NIP się uzupełnia. Wpisujemy miesiąc, rok zobowiązania. Możemy to zapisać jako szablon, nazwijmy go na przykład VAT 7. W tym przypadku również zdecydujemy się na wyłączne podpisanie tej płatności, żeby potem inny użytkownik mógł ją obejrzeć i wysłać, jeśli zdecyduje, że jest poprawnie zdefiniowana. Przelew natychmiastowy. Przelew natychmiastowy jest skoncentrowany wyłącznie na płatności Express Elixir. Wybieramy rachunek do obciążenia. Wybieramy odbiorcę przelewu, do którego chcemy go wysłać. System zablokował datę, bo jest to płatność natychmiastowa, więc nie można wybrać opcji płatności z przyszłą datą. Można z tego zrobić split payment. Nie mamy już dostępnego trybu realizacji zwykły i sorbnet z uwagi, że jesteśmy w części przelew natychmiastowy. Przelew natychmiastowy ma limit transakcyjny 100 000 zł. W przypadku przekroczenia kwoty pojawia się komunikat: przekroczony limit dla transakcji natychmiastowych.